Witam serdecznie wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj będziemy mieć kolejny podcast. Tym razem będzie to wyciskacz, jeden z najlepszych czołowych w naszym kraju, a mianowicie Michał Rudziński. Cześć Michał. Cześć, witam się serdecznie. Na wstępie tutaj dziękuję, że wyraziłeś chęć na nagrywki, bo ciężko się było złapać. Ogólnie już zdrowy jesteś, bo też mówiłeś, że tam jakoś choroba cię goni. Już wiesz, lepiej. To cały czas coś mnie goni, wiesz, generalnie teraz opowiem chyba jakiegoś małego wirusa, czyli tam gil pod nosem i coś tam zatoki mnie atakują. Cała jakaś taka pogoda mi nie służyła w tym roku, wiesz, jakoś tak to... Nie chcę mówić, że to jest COVID generalnie, bo daleki jestem od tego, ale jakieś takie, wiesz, tam drobne jakieś... Ja dużo przemieszczam się z ciepłych do zimnych, wiesz, ponieważ zmiana klimatu. Zawodu, więc samochodu, wiesz, i to chyba reaguje jakoś w tym roku negatywnie. No to może nie będę tutaj przedstawiał twoich wyników, zaraz wszystko sam tutaj opowiesz, jak to się u ciebie wszystko zaczęło, więc od początku, ile lat już trenujesz, jak to się wszystko zaczęło u ciebie? Wiesz co, jeżeli chodzi o samo wyciskanie, to trenuję mniej więcej gdzieś z 17 lat. Natomiast sam start pierwszy był dosyć późno, bo taki start w zawodach, nazwijmy to regionalnymi, był chyba, jak dobrze pamiętam, albo 2012, albo 2011, jakoś tak. Z wagą? Słucham? Z wagą jaką? Z wagą wtedy, ja nie przekraczałem chyba wtedy 125 kg. A wzrostu masz ile? 184. 184. Tak, czyli to tak jak na mnie byłem dosyć czupły, nazwijmy to. Natomiast takie poważniejsze starty zaczęły się od 2015 roku, od Mistrzostw Polski pod egidą Polskiego Związku. I to był w sumie taki początek generalnie, pierwsza była taka świadka oficjalna wtedy i tak gdzieś zaczęło się tam iść. Potem liga, wiele startów na tej lidze, potem jakieś tam zawody międzynarodowe, no i to się tak rozwijało. Natomiast samym sportem to zajmuje się od w sumie dzieciaka, no generalnie różnych branż sportowych, bo ja całe życie. W szkole podstawowej byłem w klasie o profilu sportowym, o profilu badmintona, więc zdecydowanie śmieszna uwaga moje gabaryty i wyobrażając sobie mnie na korcie badmintonowym skaczącym za lotką. Tak. To się dosyć szybko zmieniało, bo ja niestety no, mam tendencję do nabierania fizycznej masy i dosyć szybko ją łapię, więc tracąc zwinność, szybkość i zwrotność, co oczywiście w dyscyplinie badmintonowej no, nie służy. I dosyć szybko się ta dyscyplina zamieniła w lekkoatletykę. Przez szkolne zawody trafiłem do naszej Gwardii Roszczyńskiej, gdzie trenowałem pchnięcie kulą. Dobrze się rozwijała ta dyscyplina w moim przypadku. Za dobrze, no bo zaczęło się być kontuzje dosyć poważne, bo dosyć poważny uraz kręgosłupa, naderwane ścięgna Achillesa i to mnie znowu dyskwalifikowało gdzieś tam na kilka dobrych lat, jeżeli chodzi o sport. Myślę, że ta... Sport pan uczestniczy w tym w moim życiu dość długo. Myślę, że była piłka nożna, były wiesz, różne dyscypliny takie, po tam wiesz, po kilka miesięcy gdzieś tam szukałem jakiegoś swojego miejsca na ziemi, jeżeli chodzi o sport. A jakbyś miał się tak cofnąć, to ta lekkoatletyka pomogła ci, czy niekoniecznie w ciężarach? Powiem ci tak, ona by pomogła, żebym ja był wtedy bardziej pokorniejszy. Ja się nie gonił i nie gonił ze zawodnikami, których nie mogłem wtedy jeszcze dogonić. Bo ja będąc juniorem już trenowałem z seniorami tutaj naszymi z mojego miasta. Gabarytowo ja ich dziedzicę doganiałem, natomiast to siłowo jeszcze nie i tam za wszelką cenę wiesz, jak oni się dali wiesz 200 w serii, to ja też tyle chciałem. I generalnie nie panikowałem przed tym, tylko siadałem, czy nigdy to, to nie było ważne. Ważne, że zrobiłem. Jak oni na sali rzucali, wiesz, za siebie ćwicząc jeden z elementów pchnięcia piłkami lekarskimi w rzędzie, to ja też, robiąc to na czas, ja też robiłem to z nimi. Tylko, że ich to kosztowało niewiele, a mnie kosztowało to bardzo dużo. No i to niestety
I to niestety w dość młodym wieku, bo w wieku praktycznie 15-16 przeprawiłem dosyć poważną kontuzją kręgosłupa i no i się ciągnie ze mną cały czas, bo ja te zwyrodnienie mam już chyba do końca życia. Trzymam je tylko ten kręgosłup z racji zabudowania go mięśniami, bo tak to on się tam dosypał dawno i powinien tak jak kamień wylądować pewnie na stole i zrobić z tym porządek. Natomiast no, Kamilowi się udało wrócić do dyscypliny, a tutaj nie ma gwarancji, tak? Więc to się uda. Ja praktycznie nie mam dysku pomiędzy S1 a L5 i przerwa pomiędzy L5 i L4 jest na tyle duża, że to się wszystko tam rozsuwa, rozpada. A to jest właśnie przez zbyt szybki chyba pogoń za wynikiem i zbyt duże ciężary. A teraz też, że bez zachowania odpowiedniej techniki, bo to tam trochę na wariata. Co nie. To jeszcze wina trenera, też oczywiście nie chcę go winić, bo nie ma go już na to się z nami na tym świecie. Natomiast no, pozwolił mi na to, żeby ambicja przerosła możliwość. Czyli pewnie to był taki jeden z głównych powodów, dlaczego nie miałeś możliwości startu w trójboju, tak? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, mimo tego, że miałem bardzo silne nogi jak na takiego młodego adepta lekkoatletyki, bo siadałem w wieku 15 lat 200-220 w seriach po 8-10 przysiadów, więc to było bardzo dużo, jak na tamte czasy przynajmniej. RAF? Tak, tak. Znaczy tam nie było czego innego wtedy, wiesz, to lata tam 90. to tam nie było jakiegoś czegoś w ogóle. Siad to siad po prostu, czyli nie było podziału na RAF, nie RAF. Po prostu siad to siad. Nie było różnicy, czy to jest high barem, low barem, po prostu bierzesz tangę na plecy, masz usiąść tak, żeby dupa ci się zetknęła z łydką i koniec, no i wstać. I powtórzyć to tyle, ile razy ci kazał. I tyle. No i tak to wyglądało. No. I faktycznie pewnie były szanse, żebym gdzieś tam powalczył w trójboju. No w tej chwili nie ma na to opcji. No. Ja, wiesz, za duże ryzyko. Próbowałem kilka razy gdzieś tam ćwicząc sobie rozpocząć trochę siady. No i kończyło się na ogół rwą kursową albo coś w tym rodzaju. Tak? Zbyt duże obciążenie w tym odcinku niestety. Czyli po tej kontuzji potem już trenowałeś sam? Czy ktoś ci pomagał? Znaczy po tej kontuzji ja miałem bardzo długą przerwę. W ogóle w czymkolwiek, w jakimkolwiek sporcie uprawianiu. Wiesz, to długa to ile? Wiesz co, jak nie pamiętam, ale z 5 lat praktycznie nie robiłem nic. I oczywiście przybierając, że tak powiem, na masie, bo to się nie zatrzymywało. No. Ten gen nie powstrzymał się tutaj w żaden sposób, nie chciał wyhamować, powstrzymał. Przyrost masy był dość znaczny, ale nie tam, gdzie trzeba, tylko raczej w obwodzie. Pamiętam jakąś taką sytuację, się to sobie gdzieś tam już znacznej wagi, powiedzmy, podobne jak teraz, tylko zdecydowanie niższymi gabarytami na górze. Siedzę sobie z kolegą u niego w domu, opierając sobie, tak powiem, browara o swoją półkę przed sobą, spokojnie można było postawić, pamiętam kupę, no nie mówię, wiesz co, słuchaj, mówię, zobacz, kurde, mówię, młody chłopiec, 20 par lat wtedy było, mówi, ja bebzun masz taki, że normalnie w pale się nie mieści, nie? Mówię, co zrobię ze sobą. Oczywiście tłumaczenie było takie, ja nie mogę ćwiczyć, bo tam kontuzja, bo to, bo tamto, bo kręgosłup, bo naderwany achilles, źle zrośnięty, bo to bezoperacyjnie, więc zero sportu. Tak sobie wpiłem do głowy, że to po prostu mówię, no gdzieś mnie tam przekonał. No i poszedł na siłownię, oczywiście pierwsze tam wyniki to 60 kilo spadało na klatkę, co nie? Czyli tak kompletne zero, jeżeli chodzi o... No i tak wiesz, powoli rowerek, waga spadała, trochę wyciskanie, trochę jakieś tam inne ćwiczenia pod jego tam, przy jego pomocą. No i w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że osoba, która kierowniczyła, że tak powiem, w tej siłowni, po prostu mnie wyrzuciła, bo stwierdziła, że niższe sprzęt. No i w jaki sposób? Że za dużo zacząłem wyciskać. Aha. A to była taka siłownia, która jest u nas pod jednym ze szkół, tak jakby wyższych. Miała takie zadanie, być to dla studentów trochę rehabilitacyjnie działać, ale zezwolono ją robić na niej komercyjny taki zakres, czy sprzedawać karnet. No i oczywiście w jego zakresie do 100 kg wyciskania jest ok, powyżej to się zniszczenie sprzętu.
No i niestety odmówiono mi zakupu karnetu. O. Kilka dni wcześniej zrobiono też moją koledze taką samą sytuację, więc obydwoje straciliśmy możliwość trenowania na tej siłowni. A i on przez te kilka dni znalazł inną siłownię zupełnie z innej bajki, dał mi informację, że tam to można ćwiczyć, bo tam gościu, który jest właścicielem, sam wyciska i sam startuje. No i do tej pory faktycznie ćwiczę i trenuję tam i od tego się generalnie to wyciskanie zaczęło. Od spotkania właśnie właściciela obecnej siłowni, który już 14 lat praktycznie trenuje. A przypomnij, z jakiej miejscowości jesteś? Olsztyn. Olsztyn, aha, czyli z Olsztyna. I mówiłeś, że ten pierwszy start, chyba roku nie mówiłeś, ale były to zawody regionalne i na pierwszych zawodach ile wycisnąłeś? Wiesz co, pierwsze zawody, jakie wystartowałem, nie pamiętam w tej chwili, gdzie to było, ale ten ciężar był chyba około 170 kg, tak mi się wydaje. Pamiętam wtedy, poznałem Kruszynę Roberta, na tamte czasy jeden z lepszych zawodników sprzętowych, który przyjeżdżał oczywiście i tam rozkładał wszystkich na łopatki, wciskają ciężar, więc tam chyba 230 raf wtedy. Więc od razu robiło to na mnie wielkie wrażenie oczywiście, tak? Ja tutaj 170, są 160, on 230, gdzie tutaj w ogóle o czym walczyć, ostatnie miejsce na podium, wiesz. Poza wszyscy, wiesz, tam 10 startujących i ja 10, co nie? W swojej kategorii wagowej, więc taki polot daleki. Ale to się dosyć sprawnie zmieniało z czasem. No. I czyli ten ciężar to powiedziałeś i mamy rok 2015 i tam już wystartowałeś z wynikiem pierwszym jakim? Tam robiłem wynik 250 kilo. To był wtedy rekord polski, który zrobiłem, chyba nawet bijąc go dwukrotnie, bo najpierw chyba było 240. 275, tak? Jeszcze raz? 275 kg, 2015 rok. Nie, to było pierwszy mój start, to był Mistrzostwa Polski, to tu ich nie widzisz, wiesz? Jeszcze ich nie ma wpisanych. To był w Polskim Związku, Polski Związek raczej nie podawał w tamtym okresie jeszcze, albo powerlifting nie rejestrował. I tam było pierwsze właśnie takie poważniejszy ciężar. Skończyłem to z ćwiartką, bijąc rekord polski chyba już w drugim podejściu. Tu go nie będziesz widział. Myślę, że chyba gdzieś na Instagramie jest chyba jakiś filmik z tego, albo na Facebooku, nie pamiętam, bo ja generalnie dosyć dawno nie uczestniczyłem w tym temacie. I to był taki początek. To był początek. No, on się, że jeszcze niżej. Tutaj jest zdjęcie na dole. Tu mam jeszcze ligę, jeszcze troszkę. O, już nie ma niżej. Już to nie pewnie... ma. No może tu można na Facebooku. Gdzieś tam rzucałem już taką informację na ten temat. No i to był taki pierwszy ciężar. Ten rekord dosyć długo wisiał przez dobrych kilka lat. A tu mam jakieś zdjęcie, było właśnie przez tu wcześniej, tu masz jeszcze ligę, a wcześniej było jakieś zdjęcie, co prawda, na niebieskim tle takim. Na lewo, jak patrzysz od tego. Tu? Nie, to za wysoko jest, gdzieś to przeskoczyło. O, to. O, tak. 2014. Tak, 2014. I to były pierwsze zawody takie, można powiedzieć, na poważnie. Nazwijmy to w ten sposób. Tak? Bo to Mistrzostwo Polski we Wrocławiu. Niezrzeszony jeszcze wtedy zawodnik, jako kandydat. W drugim chyba podejściu biłem rekord polski, w trzecim go podejściu poprawiałem. Ten mniejszy, w tej ciemniejszej koszulce to jest właśnie Mariusz Łukasiak, to jest osoba, która zaraziła mnie tym wyciskaniem. Do niego trafiłem właśnie po wyrzuceniu z tej siłowni. On był zawodnikiem wyciskania i w sumie on mnie zaraził tym wyciskaniem, tak na dobrą sprawę. No to ważna osoba w twojej karierze. No, to bardzo ważna osoba, bo ja trenuję z nim do dzisiejszego i się bardzo mocno przyjaźnimy, wiesz, i przez tyle lat jedna siłownia, jedno miejsce i jedna osoba, która pomaga w tym wszystkim. I do dnia dzisiejszego dalej współpracujecie? Dalej. Tak, dalej.
Dalej, Mariusz na razie się wycofał z trenowaniem, z trenowania ze startów. Znaczy, trenuje cały czas, ale ze startów. Trochę z przyczyn zdrowotnych. Tam troszkę ma kontuzji, ale myślę też nad powrotem. No ja też miałem chwilową przerwę. No i przejdźmy może do tego już życiowego wyniku. W 2016, tak? Niemcy, mistrzostwa. Tak, Niemcy, Federacja WUAP. 290. 290 kilo. Pewnie gdzieś tu będzie. Tak, bijąc tam rekord. Już powiedziałem tu wyżej jeszcze gdzieś. O tu, poczekaj, tu, o tu jest. O tutaj, tak. 290, no zobaczymy sobie. Tak, Niemcy. I to był taki moment, w którym faktycznie poczułem, że to jest fajna zabawa. Fajna publika, fajne miejsce, fajne zawody, choć dużo mówi się różnych rzeczy o Federacji WUAP. Pozytywnych, negatywnych, zależy jakich to miało. Tu akurat było bardzo wymęczone, to było naprawdę wymęczone. No było wymęczone, długa była pauza generalnie, mi się wydawało, że to trwa wieczność. Ja wstałem z tej ławki, ja się cieszyłem, ale do końca nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Ja zrobiłem 3 kroki za backstage i padłem tam, że tak powiem, na materac. Ja byłem tak zaćmiony tą walką z tym ciężarem, tu może w filmie tego nie widać, ale naprawdę kosztowało mnie tam to dużo energii, ciśnienie tak skoczyło, że ja po prostu podałem rękę chyba z racji takiego wyniesienia, że tak powiem, emocjonalnego. Natomiast później, jak wyszedłem na backstage, to spadło ciśnienie i spłynęłem jak kaczka po prostu. No. I tutaj, bo to zrobione w wieku 37 lat. Tak. 37 lat. Czyli tam mówiłeś 170 na pierwszych zawodach, tu już było 290. No, czyli to jest długotrwały proces. Bardzo. Wszystko się na to składa. Wszystko się bardzo na to składa. Weź pod uwagę, że do IPF, jak się szykowałem do startu w Polskim Związku, no to jeszcze biorąc pod uwagę, że to był moment, kiedy te kontrole antydopingowe się w tym Polskim Związku pojawiały. Ja w planach miałem w ogóle starty pod egidą Polskiego Związku. Takie było moje założenie na początku. Niestety z racji potraktowania mnie w sposób taki, jaki potraktowali mnie zaraz po mistrzostwach Polski, stwierdziłem, że to były pierwsze takie zawody, w których wystartowałem, jeżeli chodzi o Polski Związek i w ogóle walkę dla nich. Ale tam byłem przyszykowany w 100% dosłownie na, jak to się śmieje, bananach i bułce, co nie? Ja się domagałem, więc nawet pamiętam wtedy kontroli, żeby upewnić swój wynik i umocować się, że tak powiem, w kwestii, że chciałem startować dla Polskiego Związku. Natomiast później już stwierdziłem, że okej, jak już mamy się bawić, to bawimy się. No tak. Idziemy po wynik później, tak? I rok później znowu to samo, wynik powtórzony, 290, tak. I to już było na zawodach WRP w Rosji, w Moskwie, czyli chyba było takie jedne z najbardziej prestiżowych, co? To było, wiesz co, to było spełnienie tak jakby trochę moich sportowych marzeń. Ja zaczynając zabawę w Kirill. Tak, oglądałem to, o czym w twoim wywiadzie mówił Roman, czyli Bój Czempionów, tak? To była, tak, tak. To były zawody, które były bardzo prestiżowe, nieosiągane jeszcze dla wielu zawodników, ponieważ zawody na zaproszenie, to zaproszenie oczywiście musi być poparte odpowiednim wynikiem i to na takiej klasie międzynarodowej troszeczkę, nie regionalnie, że ty tam coś działasz i jesteś w stanie w Polsce coś ogarnąć, nie. Tam trzeba było pokazać się gdzieś tam na świecie, zrobić taki wynik, który ruszył, powiedzmy, gdzieś tam świat i ktoś powiedział, okej, okay, dobra, tego zawodnika warto zaprosić. No oczywiście tu wyglądało, już, przepraszam, że ci przerwę jeszcze, o wiele sprawniejsze to było. Tak, bo tu wiesz, ja jechałem do Rosji za myślą zrobienia 300 kilo i, i było, i była próba zrobienia 300 kilo, tak, a tam niewiele zabrakło do tych 300 kilo, bo zabrakło dosłownie wybloku w stawie łokciowym.
troszkę byłem zaskoczony tą sytuacją, bo na Mistrzostwa Świata były cztery podejścia. Ja troszkę to źle rozplanowałem, dając sobie walkę na ostatnim maksymalnym, już na ostatnie podejście. To był A, czyli cztery są. Tak. A to nie wiedziałem. Cztery podejścia. I to był mój błąd, bo można było zrobić to troszkę szybciej, może bym był świeższy wtedy i może bym te 300 upragnione wreszcie tam podpieczętował. No tak. Wracając do tego tematu WPRF-u, jak ja miałem możliwość już wyjazdu, no to się bój czempionów zniknął z areny i w ramach tego zawodnik, który brylował generalnie w tamtym okresie, czyli Staliczew, stworzył swoją federację. No i to był tak jakby moment, kiedy ja się pokazałem, strzeliłem się, Andrzej Kocuła wcześniej wypracował, że tak powiem, trochę kontakt z tym Staliczewem, budując oddział tak jakby tej federacji w Polsce, stając się prezesem, to też troszeczkę tworzyło drogę tam, jeżeli chodzi o możliwość startu. I trochę wspomogło tak jakby pogląd z polskich zawodników. Znaczy w ogóle gdzieś tam ten kierunek na polskich zawodników się dzięki temu pojawił, bo do tej pory tam niewielu naszych polskich zawodników było znanych i niewielu w ogóle się pojawiło na jakichkolwiek zawodach zagranicznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o Rosję i te tereny. Więc zostałem zaproszony na te zawody dzięki właśnie też współpracy Andrzeja, no ale też wynik był na tyle, że można było tam na pewno powalczyć z tymi zawodnikami. Ilu zawodników, kojarzysz może, ilu zawodników z Polski dostało takie zaproszenie? Nie licząc Andrzeja, który z racji prezesury federacji ma możliwość tam wyjazdu, to byłem tylko ja i Artur Nixon. Tak. Była Małgosia, chyba z tego co pamiętam, Korolewska, startowała tam, tak mi się wydaje, też na zaproszenie, tak? I chyba więcej się nikt z zawodników polskich, z tego co ja sobie kojarzę, nie pokazał na dzień dzisiejszy jeszcze. No to wyróżnienie oczywiście, bardzo duże. Szansa oczywiście jest generalnie, żeby się pokazać, natomiast no to jest naprawdę, tam przyjeżdżają miśki takie no, światowe klasy i Artur, pamiętam jak pojechał z nim, to się zderzył wtedy z rzeczywistością. Teraz myślę, że jest dużo lepiej u Artura i zdecydowanie ma możliwość pojechania, powalczenia, ale wtedy to faktycznie zderzyliśmy się troszeczkę z inną rzeczywistością, jeżeli chodzi o trójbój i wyciskanie, bo wyniki, które tam były, no tam ludzie siadali, wiesz, na to się na dzień dobry 400, tak? No, w pierwszym podejściu, tak. No, także, no wiesz, no, tutaj patrzyliśmy na to, no, jak tam ludzie, co nie? I no to pewnie to takie, to już podsumowałeś, no te zawody dla ciebie były najbardziej prestiżowe, największym takim wyróżnieniem. Najbardziej prestiżowe, najbardziej wyczekiwane i wymarzone były w ogóle wyjazd do Rosji. Dużo stawiałem na to, żeby tam jechać i faktycznie tam chciałem zrobić ten moment, taki moment kulminacyjny swojej, nazwijmy to, kariery sportowej, tak, bo że to tak można nazwać. I chciałem tam te 300 podpieczętować. No, nie udało się i myślę, że już chyba się nie uda. No właśnie widzę tutaj, że potem jeszcze był start na WPA. Było 280 zaliczone i ostatni start, chyba że nie wpisane są jakieś jeszcze inne, był na IBL-u. Tak. Tak, to była Liga i ja już wtedy byłem jako weteran. 281. Tak, bijąc kategorię, swój w sumie rekord chyba poprawiając w tym, miałem 270 kg poprawiłem. Za nową Tomka Węgliskiego, który, tak powiem, wymusił na mnie bicie tego rekordu 1 kg, bo miałem wisieć na tym banerze, że jest poprawiony. Tutaj jest właśnie to podejście. Chyba Marcin podawał sztangę. Tak. Powiedziałeś, że już chyba nie pobijesz. Czemu? Wiek swoim i swoje. Wiesz, ja mam tych 44 lata, różnica pomiędzy 36, 37, 34 jest dramatyczna, jeżeli chodzi o ciężary.
Wydolność zdrowia, którą sobie można pozwolić, mając 36, a 44 jest też naprawdę duża. Regeneracja pewnie też. No. Regeneracja, mnie zabiły trochę te ciężary, wiesz. To tutaj moje stawy swoje oberwały i one już na pewno nie będą w lepszym stanie i nie będą młodsze. I lepiej funkcjonować też nie będą. One funkcjonowały, to najważniejsze. Właśnie mam takie pytanie do ciebie, czy można na takich ciężarach wyciskać w ładny, techniczny sposób? To znaczy, że mamy ładny techniczny sposób, bo to jest, wiesz, to jest różnica. Wiesz, co jest ładne, to dobrze wygląda. No, chodzi mi o to, że tak samo zrobisz 200 kilo jak 290, powiedzmy. Nie ma takiej opcji. Uważasz, że nie ma takiej opcji? Nie ma takiej opcji. Wiesz. Przy maksymalnym ciężarze, jak ja to mówię, to zamaczasz nawet paznokcie, wiesz, u stóp, co, nie? Żeby ci się to udało. Wiesz. To jest taka kombinacja, że czasami po prostu nie wiesz, jak to się udało do końca. To włączasz, wiesz, machanie uszami, wiesz, cokolwiek możesz podłączyć, żeby to poszło w górę, to podłączasz. Zrobienie to w tego w stylu takim, którym jesteś w stanie zrobić, wiesz, dużo mniejszy ciężar, nie. To nie jest możliwe. Zawsze będzie jakieś niedomaganie, jeżeli chodzi o to. I zasada jest tak, że przy maksymalnym ciężarze zawsze popełnisz jakiś błąd. Oczywiście ten błąd zobaczysz dopiero po wyciśnięciu. Nigdy w trakcie, ale zawsze popełnisz jakiś błąd. Na takim ciężarze no też błędy mogą być niewybaczalne, nie? Trzymając w rękach. Nie zawsze są niewybaczalne, bo one albo będą ci kosztowały maksymalne zmęczenie, albo będziesz przypłacić jakąśkolwiek kontuzją, albo niewyciśniętym ciężarem. Wystarczy, że zgubisz tor ruchu puszczania, przesuniesz lekko, nie dopniesz, nie dotrzymasz tego miejsca do końca, nie dopniesz pleców, nie utrzymasz ani obłego, ani szerszego do maksymalnego wyjścia, puścisz łopatkę, masz po nadgrzebieniowym, pogrzebieniowe już jest, wiesz, trafione. Mhm. Jak u ciebie wyglądał trening w trakcie przygotowań? Albo inaczej, czy się różni w trakcie przygotowań, a poza sezonem? Tak, różnił się. Wiesz, to różnił się ilością generalnie serii, to na pewno, i różnił się ciężarem, no to przede wszystkim. Różnił się też częstotliwością. To takie na pewno trzy najważniejsze różnice. Jeżeli chodzi o trening taki poza sezonem, no to on generalnie mieścił się w granicach czterech treningów w tygodniu, nie przekraczając 75% maksymalnego obciążenia, tak? To w maksie. I zakres ruchowy tak mniej więcej 6 do 8, 4-5 serii to było, jeżeli chodzi o wyciskanie, tak? Raz w tygodniu to maks. A w trakcie przygotowań ile to było sesji treningowych? A w trakcie przygotowań to były same sesje na wyciskania, były dwie w tygodniu, plus dodatkowa jedna, która albo miała zadanie dołączyć akcesoria, albo wspomóc dodatkowo, czy to triceps, czy to barki, czy tam połączyć troszeczkę elementy też i pleców. Natomiast same dwie sesje treningowe, bardzo ciężkie w tym przypadku, były dwie w tygodniu i one były ciężkie. To nie było tak, że jedna była lżejsza, druga ciężka, były ciężkie. Czyli trzy treningi. Raz było wyciskanie, powiedzmy w poniedziałek miałem wyciskanie płaskiej plus dodatkowo jakieś tam akcesoria, a w piątek atakowałem na przykład w skosie ujemnym, tak, żeby tutaj zwiększyć, bo ciężar w skosie ujemnym jest dużo większy, więc żeby móc popracować troszeczkę nad stabilizacją, podłączałem skos ujemny i tam troszeczkę więcej mogłem powiedzieć. Nóg rozumiem, że z wiadomych przyczyn nie trenowałeś. W trakcie startów nie, natomiast jeżeli chodzi o nogi, to tam jakieś tam, wiesz, przeprosty, wyprosty, wypychanki, tak, nie robię siadu. No, nie robię tego w sposób taki, żeby gdzieś tam walczyć z ciężarem, natomiast gdzieś te nogi tam troszeczkę trzeba ćwiczyć, bo one może nie tyle wspomagają, tyle stabilizują postawę, tak? No, ale nie masz tych nóg najchudszych, także... Nie. No, to jest widać, że no, genetyka też jest... Bociana nie zrobiłem się bociana. No. A na czym głównie, powiedz mi, bazowałeś? Czy to były podstawy, czy może jakieś specjalistyczne metody? Ja ci powiem tak, dużo szukałem, wiesz, bo tutaj nie ma takiego złotego środka, jeżeli chodzi o... teraz wiem dużo więcej, na pewno.
Natomiast jak zaczynałem się w to bawić i chciałem gdzieś tam walczyć z tymi maksymi ciężarami, to szukałem pomysłów. Tych treningów była masa przerobionych różnych. No na pewno jak trenowałeś, szło, to nic nie zmieniałeś, tak, ale jak się zatrzymałeś, no to szukasz, tak? Szukasz. Tak, z różnymi naciskami na różne elementy i czasami było tak, że one nie przynosiły skutków pozytywnego, bo wiesz, negatywne i zastanawiał się, że wow, miało być lepiej, jest gorzej, tak? Więc wiesz, no. Opierałem się na początku na bardzo dużej chwili dla klatki piersiowej. Okazało się, że to wcale nie był dobry pomysł, bo był taki moment, że miałem taki regres, że tą klatkę tak strałem, zorałem, że ona nie funkcjonowała kompletnie. Co nie? I to był duży błąd. Potem zacząłem troszeczkę robić większy nacisk na triceps i to dało pozytywny skutek. Mimo tego, że ja dosyć szeroko chwytam, czyli chwytam maksymalnie sztangę, tak, więc tego tricepsa nie angażuję w 100%, a jednak w tej końcówce tego wyciskania dosyć mocno mi to pomagało i faktycznie go mocno przykatowałem. No, on był bardzo silny jak na mój ten okres czasu. A potem dopiero gdzieś tam zdałem sobie z tego sprawę. No, przy kolejach praktycznie. No. Tak, obserwując też mojego przyjaciela, z którym do tej pory trenuję, Mariusza, który ma sposób wyciskania, jak ja to się śmieję, trochę z pleców, czyli tą końcówkę. No, bardzo mocno te plecy dopina w końcówce, dosłownie tak ja się śmieję, trochę do pozycji kulturystycznej, plecy tyłem, czego ja nie potrafiłem zrobić. Jemu to daje dosyć duży pozytyw. Ja też się skupiłem na tym, żeby tam ten obły jednak dopinać go tam na maksa pod koniec ruchu, wyciągając trochę barki. To nie jest dobry pomysł dla kogoś, to nie jest, że tak powiem, zaawansowany w tym, bo grozi to naprawdę dosyć poważną kontuzją barku, jeżeli te barki wypuścimy w przód. Ale mnie to troszeczkę pomagało, tak? Czyli po prostu puszczałeś retrakcję i wypychałeś bardziej tak z barku. Dokładnie, tak? Dokładnie dopinając, dokładnie. Wypuszczałem upadki, dopinałem ten najszerszy, wyciągając w górę. Daje to troszeczkę, w odpowiednim momencie daje to troszeczkę dynamiki jeszcze, tak? Ale to w odpowiednim momencie musisz to tam niestety trochę z moim ciężarem przećwiczyć, ale ma to pewien plus. Tak, no słyszałem, że właśnie wielu zawodników tak stosuje. Tylko nie dla początkujących, bo to się może skończyć no, dość poważną kontuzją, tak? Przy dużym obciążeniu. Dobrze. Czyli, czyli tak mówiłeś, to a jakieś wyciskanie w slingshocie w procy wchodziło w grę? Czy raczej... Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja się bawiłem, zresztą chyba gdzieś tam grania na Facebooku, tam w slingshocie, bo wtedy jeszcze Monstera nie było. Pamiętam, ściągałem pierwszego slingshota, a to jeszcze właśnie Darek mi tam gdzieś tam ze Stanów go ściągał, bo nie był dostępny. Więc w czerwonym, tak, w czerwonym, bo to taki pierwszy był czerwony slingshot, bo tam chyba 350 się gdzieś tam bawiłem w ruchu. Głównie to brałem pod uwagę stabilizację ciężaru, wiesz, to tutaj, jeżeli chodzi o stawy, o to, żeby się obejść ciężarem, tak, chroniąc troszeczkę barki. Gdzieś tam on był włączany w proces treningowy, to na pewno, ale głównie, żeby obejść się z ciężarem, dużo większym niż maksymalnym. A bo rozmawialiśmy przed rozmową, przed nagraniem, czy podchodziłeś do większego ciężaru niż... miałeś na rękach, czyli te 300 kg na zawodach, miałeś czy nie miałeś większych? RAF? Tak. Nie, tu treningowo podchodziłem do 300. 300? Tak, treningowo podchodziłem do 300 i treningowo gdzieś tam to wypuściłem, co nie? W górę. I nawet nie wiem, czy nie ma gdzieś filmiku. 280. Albo na Facebooku. Gdzieś tam był chyba filmik taki, gdzieś tam, w którym ja te 300 tam treningowo zrobiłem. No i to dało mi jakiś tam zamysł, że to jest w zakresie, żeby to ogarnąć. Na pewno. No i to było w sumie takie marzenie, żeby to ogarnąć. No. Zawody głównie spędziłem, jeździłem po to, żeby gdzieś tam te 300 mieć w głowie i gdzieś tam mnie atakować, no. Zobaczyć, bo ja właśnie też nie pamiętam, czy to tu było. Ja nawet nie pamiętam tych swoich social mediów. Jeszcze nie, to były piątki. To były piątki. Ale gdzieś to było, będzie opisane.
A jest moja droga do 260. Myślę. Tylko nie pamiętam właśnie, czy na profilu, czy na moim tym fanpage'u, tak? Bo to. Aha, bo też jest fanpage. Bo też jest fanpage, tak. Bo A który to był rok? Może tak będzie łatwiej? Wiesz co, to było na pewno coś przed wyjazdem do Moskwy. Czyli 17, 20, 19. Mi się wydaje, że to nie wiem, czy to nie będzie na fanpage'u czegoś, co nie? To jeszcze zobaczymy na fanpage'u. O Jezus, było. Nie osobą wszystkie tu było. O jest. Sobie sprawdzamy. Nie wiem, czy coś jeszcze nie ma. Niżej. To może w formie postu. Nie wiem, czy jak dam więcej, czy mówię. A jest, są filmy. Filmy. O jest, filmy. 219, 290. Było raft. Tu jest 320 w Monsterze. W Monsterze było, tak, tu już było w Monsterze. Mhm. Zabawa, dostałem na testy, to było pierwsze Monstery, jakie wypuszczono. Fajna zabawka ogólnie. Tak, dostałem takie do zabawy generalnie, jeżeli chodzi o ten, ale gdzieś tu też mi się wydaje, że była zabawa, gdzie próbowałem treningowo podejść po 300. O trzecie podejście, a tu było trzecie, tak. To było ligowe, no ale też próbowałem po 300 podejść, ale to też gdzie zawisło. No kto będzie chciał, to a jest, o tu jest, 300 kilo RAW. No właśnie. Ale czy to jest to? Tak. Wstępu, tak. Tak, to jest to. To była taka. Tu już czułem się mocno, faktycznie, wiesz, tu czułem się mocno. To prawda, to nie jest technicznie zrobione w żaden sposób. Z największą starannością, to była pierwsza w ogóle styczność taka z tym ciężarem. Bez asekuracji, nie bałeś się? No nie. No, dosyć lekko to poszło. Tak, wiesz, to mi... Oczywiście tam, wiesz, no, bez takiej jakiejś pauzy, bez tego. No. Bez asekuracji, wiesz, ja bardzo dużo zmian mam zaufanie do Marysza, który stoi ze mną, nie takie ciężary, jak to się mi ściąga, ciężary ze mnie ściąga, nie podawał. Jak ja to mówię, więc ja miałem pewność, że on tam asekuruje, a ja się czułem bardzo mocno wtedy. Wiesz, ja to się czuję, wiesz, bierzesz tam w łapy i jak masz w stanie, jak jesteś w stanie, wiesz, masz takie wrażenie, że on skręciłbyś, wiesz, w supełek, to tam, to tu się nie stać nie może. Co według ciebie musi być, żeby trenować bench press? W sensie chodzi mi o sprzęt na siłowni. Sztangi. I ławka dobra, tak? I ławka dobra. I w zasadzie... Dobra ławka, dobre sztangi, dobre ciężary i to jest wszystko. Więcej... Wiesz, ja samą ławką, samym gryfem potrafię tyle ćwiczeń wymyślić odnośnie wyciskania, wiesz, że to spokojnie możesz zrobić naprawdę dobry trening. To jakbyś miał tak jeszcze pod ten bench press takie twoje trzy ćwiczenia według ciebie najlepsze, akcesoryjne? Jeżeli chodzi o akcesoryjne, to bardzo dobrym ćwiczeniem jest wyciskanie z łańcuchami, dodatkowym obciążeniem. Nie wiem, tam gdzieś pewnie też jest jakiś filmik. Ja wieszam łańcuchy, do tych łańcuchów albo dowieszam dodatkowe obciążenie, albo kawałki dodatkowych łańcuchów. Jest taki moment, kiedy on te łańcuchy wiszą w powietrzu i jest moment, kiedy one się opierają. I ten moment startu z dołu, kiedy dwie zaczyna się wyrywać i one idą do góry i moment, kiedy zaczynasz nagle podnosić dodatkowe 15-20 kilo z każdej strony, jest bardzo dobry do przełamania tego miejsca, w którym na ogół sztanga staje po wyjściu statki. Czyli masz taki, wiesz, wyjście, jesteś w połowie drogi, brakuje ci siły w klacie, wiesz, nie masz sił doprostować tricepsa i sztanga stoi ani nie idzie w górę, ani nie spada w dół, tak? Czyli wyciskanie z łańcuchami jako pierwsze? Łańcuchami, tak. Po jakimś czasie dołączyłem do tego też i gumy, które się sympatycznie pojawiły na rynku, dając pewne profity. Na pewno wyciskanie wąskie. To jest
I to jest jedno z podstawowych ćwiczeń, jeżeli chodzi o wyciskanie. I to w różnych opcjach. Czy to będzie wyciskanie do deski, czy wyciskamy to bezpośrednio do samego styku z klatką, czy będziemy pauzowali, czy będziemy wyciskali z martwego punktu, bo też takie robiłem, czyli ustawiałem sobie sztangę w tym punkcie startowym, jeżeli chodzi o wyjście i wąskim chwytem, wiesz, starałem się ją wypchać. To wszystkie te kwestie bardzo dobrze działają na pomocniczo, zwłaszcza jeśli chodzi o triceps, bo okazuje się naprawdę dużą rolę dla triceps, z którą ja sobie nie zdawałem sprawy wcześniej, zaczynając w ogóle zabawę. Tak? Myślałem, opierając się, że wiesz, wyciskanie to klata. No klata. Każdy tak myślał. Wycieramy klatę, wiesz. Okazało się później z czasem, z wiedzą, że to nie tylko klata, ale też i wiele, wiele innych ćwiczeń pomocniczych, a wręcz nawet mięśni, których nie brałem pod uwagę, jak na przykład cały plec, tak? Kiedyś nikt nie mówi o retrakcji, depresji, wiesz, łopatek, nie brał tego do bani, tak? No, tylko maksy co trening, no i tak się to kończyło. Powiedz mi, bo mówisz, że nie masz problemów z jedzeniem, to jak u ciebie wygląda odżywianie? W tej chwili czy w czasie startowym może tak? Chodzi nam o czasy startowe, w tej chwili też tutaj powiem. Czas startowy, no to czas startowy, jeżeli szykowałem się do Moskwy, no to powiem ci, że to jest taki, wiesz, to nazwałbym podwieczorkiem, co to zdjęcie jest tutaj, nie? Aha. Tego jedzenia, wiesz, taki podwieczoreczek, wiesz. Jak szykowałem się do Moskwy, to moja kaloryka posiłkowa była na poziomie 8-9 tysięcy kilokalorii dziennie. O, głównie z czego to było pozyskiwane? Tłuszcze, głównie tłuszcze, wiesz, głównie tłuszcze, bo z węgli nie dobiłbym takiej kaloryki. Wiesz, się śmiałem, że jedną jajecznicę z majonezem, wiesz. Jestem fanem oczywiście również parówek, tak jak jaguary, wiesz, i parówki zamaczałem w majonezie. No nie to tak jak wiesz, na talerzu sobie łyżkę kładę majonezu i wiesz, tylko nie, całą parówę w majonez i tyle, że majonezu tej parówie się wyciągnęło, tyle szło, co nie? Ja potrafiłem słoik winiary, wiesz, wciągnąć w ciągu tam 2-3 dni, dobijając kalorykę. Wszystko polewając oliwą, wiesz, z oliwek, no. Miało iść, no to wiesz, to kaloryka musiała być. Ile to posiłków było dziennie? 6-7. O, to często. Często. Często, często różnie, wiesz, no nie tylko to było zdrowe jedzenie, bo nie ma co to się łudzić, tak? Tam, wiesz, często wjeżdżał mak, wiesz, na dobicie, wiesz, jakieś tam inne suweniry z miasta, które no tam... No tak, no, 8 tysięcy kalorii dobić, jeść czystego jedzenia. No ale wiesz, potrafiłem się, wiesz, obudzić drugiej w nocy, z głodny, wiesz, sięgnąć po, wiesz, 2 paczki kabanosów, wciągnąć i pójść spać, nie? Także to byłem rozpędzony w tej kwestii, tak? No, waga też solidna po tym goliła. A teraz ile ważysz? Teraz ważę w granicach 146 kilo. I jak jesz teraz? Bardzo delikatnie, powiem. Ja myślę, że w tej chwili przyciągam więcej 4000, to jest tak. Dla mnie to jest bardzo delikatne. Wiesz, ja teraz jem jajecznicę z 4-5 jajek, a jadłem z 10, wiesz, na 20-30 dekoboczku do tego. To była kolosalna różnica. To i tak masz tendencję taką właśnie, tak jak mówisz, do trzymania wagi, bo 140 blisko kilogramów i kaloryka rzędu tam 4000 to jest niewiele, no. Ja, wiesz, ja jestem tego zdania, jak Michał, z potwory Tymory, tak? Że masa to siła. No tak. Masę trzeba otrzymywać, bo masę trzeba szanować, bo ona może szybko uciec, więc wiesz. Nie chcę pozwolić, ja mam w zamyśle jeszcze jakieś starty, może już nie na tym poziomie, na którym byłem, bo to prawdopodobnie się już nie uda. Natomiast mam w zamyśle jakiś jeszcze start. Nie wiem kiedy, bo muszę się uporać sobie z kontuzjami, które mnie tam nękają i borykam się z nimi, to są bardzo piękne. Ale nie chcę tej masy tak, wiesz, opuścić, bo ja, wiesz, ja lubię ciężar i ja chcę się tym ciężarem bawić. No, wiem jak to jest sam po sobie, że ja teraz na przykład wracając sobie dałem cel, że dobra, no to mogę startować, ale z mniejszą wagą. Ciężary może będą mniejsze, ale ten Wilks będzie ogólnie, to przeliczenie będzie wyższe, ale już wiem, że nie. Nie rajcuję zabawa Wilksa, wiesz, tak, ja nigdy na to nie patrzyłem.
Ja jestem zwolennikiem, wiesz, targania ciężarów i mnie interesuje wynik. Co tam, co jest za tym wynikiem, to jest nieważne. Jest jakieś minimum, które ja chcę, żeby było i ono ma być. No, jak tak, nie będzie, to przestanę startować. Tak jest na przykład taki Roman. Roman choćby, nie wiem, wycisnął 270 z wagą 55 kg, a przyjdzie taki Maddox i wyciśnie 380, to i tak ludzie będą większe wrażenie, o, on wycisnął 380. Nie patrzą, że on waży 50 kg, czy ileś tam, tylko patrzą na wynik, no, tak w strongmana jest. Tak, oczywiście, biorąc pod uwagę, jak Roman, czyli jedna z czołówek zawodników Open na świecie, tak, jeżeli mówimy o temat Huxa, to i tak większe wrażenie zrobią zawodnicy, którzy targają 300 i parę, niż to, że Roman zrobił w kategorii 7,5, 240 kilo, tak? No tak. To tutaj, wiesz, no, ludzie kochają ciężar, wiesz, ludzie kochają patrzeć na to, wiesz, na ten ekstremalny taki wynik i ja też kocham ciężar generalnie. Ja nawet z kontuzjami, wiesz, potrafiłem się nałykać, wiesz, przeciwbólowych, naszprycować się olfenem i zablokować na tyle, żeby pójść i wytargać to, co miał zaplanowane, a na drugi dzień umierać, nie? Jakie warunki fizyczne są najlepsze, żeby po prostu być dobrym na ławie? Krótkie łapki. Ja mam krótkie łapki w stosunku do całego korpusu. I zdecydowanie to jest atut, jeżeli chodzi o wyciskanie. Wiesz, krótka droga, wiesz, to ma swoje plusy. Na pewno. Na pewno dobrze jest, jak naturalnie masz gdzieś tam tendencję do łapania trochę masy, bo ten brzuszek trochę tam pomaga. To trzeba powiedzieć sobie szczerze, tak? Skracamy drogę, zwiększamy masę mięśniową w klatce, w brzuchu. I to wszystko powoduje, że zobaczysz, to nawet można popatrzeć na zawodników z tych najwyższych kategorii, bawiących się największym ciężarem, no to są chłopy bez kostki na brzuchu, tak? No nie ukrywamy. Tak. To są chłopy, wiesz, tutaj jak popatrzysz na Maddoxa, to on tam ma, wiesz, z 1,70 m w obwodzie, co nie, w plecach. No, pewnie tak. Tak. To tyle niektórzy mają wzrostu, wiesz, to on tyle ma, biorąc pod uwagę obu w tacy, więc to wszystko ma swój atut, jeżeli chodzi o przystanie. Ktoś powie, okej, ale to jest oszustwo. Może trochę tak, bo wiesz, wykorzystywanie warunków fizycznych, a nie siły, no jest takim pewnym rodzajem kombinatorstwa. No, ale znowu ja zawsze mówię, że no dobra, u was mogą zwalić to na wagę, ale w tych niższych kategoriach, zwłaszcza kobiecych, niektórzy robią taki mostek, że tor ruchu jest tyle, tak? I później 60-kilogramowy chłopak wyciska 170 czy tam 180, tylko jest ruch taki cyk, stoi. Robią taki mostek, generalnie na tyle, że nie jesteś w stanie tego podważyć, bo wiesz, środek gdzieś pośladka styka się z ławką, a jest mostek taki, że można pod nim przejść, nie? Spokojnie. No i można powiedzieć, że to oszukuje. No, wykorzystuje swoje warunki fizyczne, jakie mu tam, że tak powiem, Pan Bóg dał, tak? No dokładnie. A jeszcze a propos Maddoxa, takie pytanie osobiste. Myślisz, bo jak jego podejścia się ogląda, jak on wyciska, to wszystko się wydaje, że tam nie ma jakiejś techniki, tylko jest po prostu bum, sztanga i taka chamska siła. No ale ciężko tam technikę zauważyć, jak on jest taki, no powiem wprost, gruby, tak? I tam jest wszystko ulane. Nie widzę. Ciężko zauważyć technikę wyciskania u zawodnika, który ma, Maddox ma prawie 2 metry wzrostu, i generalnie około 200 kg wagi, więc ciężko powiedzieć mu. Wiesz, fajnie było zauważyć technikę na przykład, kiedy Staliczew bił swój rekord, tak? Bo Staliczew przy prawie 2 metrach wzrostu ważył około 170 kg, czyli nie był mocno, że tak powiem, upasiony, tak? I faktycznie było widać, że można było zaobserwować tą technikę, całą tą pracę. U Maddoxa, Maddox jest nastawiony generalnie na bardzo dużą siłę pleców. Zresztą obserwując jego filmiki, można zauważyć, że on naprawdę mocno katuje te plecy. Tak. Dużym ciężarem. Więc nie zauważysz do końca tej pracy takiej, jaka powinna być. Nie ma opcji. No. On jest nastawiony, wiesz, na ciężar, nie na technikę. Czy technika jest u niego ładna? Wiesz, to nie ma być ładne. Ma być skuteczne, a nie ładne. Ładne to jest, wiesz, pokaz, wiesz, modelek, wiesz, na wybiegu, a tutaj ma być... Ma być wynik i ma być skuteczne działanie twoje, żeby ten wynik uzyskać.
Czego żałujesz z perspektywy czasu, jakbyś miał się cofnąć? Co byś wyeliminował? Zależy, o którym czasie mówimy. Jeżeli mówimy ogólnie o całej karierze, tak? Mówimy o samym czasie samego wyciskania. No pomijając tą kontuzję oczywiście, bo wiadomo, no to najbardziej tej kontuzji pewnie żałujesz. No tak, tego najbardziej żałuję, tak? Tam trochę chłodnej głowy wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten czas wyciskania, czego żałuję? Żałuję trochę, że nie jestem mądrzejszy o to, co teraz. No. Wiesz, to tam trochę było, wiesz, był taki moment, że nie było takiej wiedzy, wiesz, nie było takiego zainteresowania też wyciskaniem. Nikt tego nie analizował tak jak teraz na różne sposoby, wiesz. To było dużo prościej się wydawało, że to jest niż tak jak teraz, wiesz. No, to miałeś wycisnąć i tyle, no koniec. No, tam nikt nie analizował tego, wiesz, pod jakim kątem to masz utrzymać, jaki to jest najlepszy, wiesz, nikt tego nie badał, nie. No tak to, ta wiedza oczywiście pomaga, na pewno. Nikt nie włączał tyle akcesoriów, nikt nie sądził, że aż tyle rzeczy będzie pomocne. I na pewno, jeżeli bym rozpoczął proces z tą wiedzą, którą mam teraz, no to pewnie te 300 nie byłoby żadnym problemem. A jestem jeszcze ciekaw, jak zaczynałeś w tych wcześniejszych czasach, bo teraz to mamy takie obecnie social media i tak dalej, ktoś wstawi jakiś przysiad i od razu no, tu nie łopatki źle, tu ci łokieć wystaje, to tamto. U was też dawniej tak było, że po prostu ktoś, była taka krytyka, nie, znaczy krytyka. Czy zwracali uwagę na takie szczegóły? O. Wiesz co, myślę, że nie zwracali się na takie szczegóły, bo ich po prostu nikt o nich nie wiedział. Wiesz, teraz przez te social media i tak szeroko i mocno wszędobylskie, że tak powiem, tak? Wszyscy wszystko wiedzą, wiesz. No tak. Teraz każdy jest specjalistą od wszystkiego. Mamy specjalistów od medycyny, specjalistów od tańca, od jazdy chirurgowej na lodzie, od wszystkiego, wiesz. Tylko nie przekłada się. Gdzieś tam się ludzie podsłuchają kilku fajnych nazw anglojęzycznych, nie znając kompletnie w ogóle znaczenia, wiesz. I gdzieś to potem powielają. Podsłuchają albo nie posłuchają, wiesz, tematyki Westside Barberów, wiesz, ze Stanów, nie znając w ogóle zakresu, jaki tam był i w ogóle działań, metodyki treningowej, łapiąc kilka słów, plątując to potem gdzieś tam w to, co jest, no i potem zaczynają się takie krytyki, typu, wiesz, tam nie trzymał łopatki, coś mu tam puściło, nie wie, co mu puściło, ale coś mu puściło, tak, wiesz, no. Teraz wszyscy się na wszystkim znają, więc z tego chyba wynika krytyka. Na ogół większość z nich, tych krytykujących obecnie, które ja obserwuję, nie mam żadnego pojęcia. Wiesz, ja się czasami spotykam z młodymi ludźmi gdzieś tam u mnie siłowni, czy proszą mnie na przykład jakiś tam trening, czy chcą przyjechać na siłownię, żebym zobaczył, jak oni to robią. No i okazuje się, że wiesz, że no jest, mimo tej fantastycznej wiedzy nas przeróżnych depresji, trakcji, to jest po prostu masakra. No. Zaczynamy od początku. Od postaw. Tego, żeby zrozumieć, czym jest wyciskanie. Na początku też startowałeś na pewno w EQ, tak? Bo innych startów nie było. Nie. Wiesz, ja nie startowałem w ogóle. Ale przepraszam, nie, że startowałeś, bo pierwszy start miałeś na tych regionalnych, ale czy trenowałeś w EQ? Bo wcześniej nie. To nie trenowałeś nigdy w EQ. Nie przymierzałeś się do tego? Mój kolega, który ze mną trenuje do tej pory, tak, on startowy trenował. Wiesz, to ja nie miałem przekonania do tego. Inaczej, może nie przekonania. Nie miałem obawy, jeżeli chodzi o wyciskanie wieku, czy to nie przyniesie negatywnych skutków, bo wiesz, nie rajcował ciężar, który czuję w łapach, który jest uzależniony ode mnie. Tu raczej wieku się bronić troszeczkę przed ciężarem. Twoim zadaniem jest obrona przed tym, żeby cię nie zgniotło. I nie do końca mnie to fascynowało, wiesz. To czyli jest nawet dużo... nigdy nie miałeś ubranej koszuli? Nie. O kurde, to mnie zdziwiłeś. Nie, nigdy nie miałem ubranej koszuli, nigdy sobie nie zakupiłem, z różnych przyczyn, wiesz. Stwierdziłem, że nawet nie ma sensu, szkoda kasy, wiesz. Jakoś mi to najcowało. Ja przyglądałem się zawodnikom, wiesz, tak jak Ruszyna, który wyciskał, wiesz, no. Te pręgi później, wiesz, no ty plecak, pocięte łapy, wiesz. No. Nie, to nie dla mnie. To stwierdziłem, że to nie mi nie rysuje. Ja chcę robić to, żeby to było zależne ode mnie, nie od czegoś, aczkolwiek nie kwestionuję tego, że to
To jest zupełnie inna dyscyplina, wiesz, to jakbyśmy porównywali, wiesz, skok w wyższych skokotyczce. No, obydwa są skoki, ale diametralnie różne od siebie, tak? To tutaj ktoś lubi, ktoś się czuje, wiesz, to trzeba lubić i czuć. Czujesz się spełniony jako wyciskacz? Nie. To 300 jednak siedzi tak, za głową. Tak, to 300 mnie boli, wiesz, i to będzie mnie bolało. Ja już, najgorsze to, że sobie zdaję z tego sprawę, że to jest już praktycznie nierealne, żeby do tego próbować podejść. To się niestety oddala. Moja głowa nie jest w stanie się z tym pogodzić. Bo tutaj według rankingu Michał jest na pierwszym miejscu, 290 kg w Polsce, jeżeli chodzi o Polskę. Czyli jest to największy ciężar podniesiony według rankingu. W Polsce. Myślę, że chyba na świecie jeszcze tam chyba w dziesiątce się będę mieścił, jeśli chodzi o kategorię wagową. Chyba w seniorach jeszcze i potrafię. Tak, te 300 byłoby, wiesz, te 300 byłoby moją kropką na i. Bo to byłoby takie, wiesz, 300 to jest taką, dla wyciskaczy takich ciężkich to jest 300, to jest taki, wiesz. No 200, 250, 300. Tak, to jest 300, no. Tam, wiesz, zawsze brakowało troszeczkę do tych 300, wiesz. To mnie nie gniotło, to mnie nie zabijało. To ja z tym walczyłem, ja to, wiesz, wypychałem z klatki, to się gdzieś zatrzymywało i stało, wiesz. I to jest najbardziej frustrujące, że to, wiesz, to nie było tak, że to się cofało. To stało w miejscu i nie chciało pójść dalej, no i to jest. To jest ten problem, że to gdzieś tam siedzi w głowie. Ale mówię, że jeszcze starty są w planie, więc jakie plany? Aktualnie plany to jest pozbyć się kontuzji, stanów zapalnych, które drażnią moje barki i nie pozwalają mi w pełni angażować się w treningu, bo ja trenuję cały czas, wiesz, no, na środkach przeciwbólowych ja nie zezwalam na to, żeby... To jest też pewnie moją głupotą. Bo jakbym sobie odpuścił przez jakiś czas trenowanie, to może by to się tam wszystko było i goiło. Ale moja głowa nie pozwala mi na to, żeby odpuścić. Ja jestem chory na treningi, chory na ciężary. Ja sobie nie wyobrażam życia bez siłowni. Wiesz, to jest taki moment, kiedy ja wchodzę i tam się, wiesz, drzwi zamykają i ja po prostu nie istnieję dla nikogo innego. Tak? Jest tylko ja i ciężary i to jest koniec. A mówisz, że masz właśnie te problemy, stany zapalne, a robisz coś w tym kierunku, czy po prostu... Wiesz co, dużo rzeczy robiłem w takich fizjoterapeutycznych, no nie przyniosły skutku. Ja obawiam się, że po prostu mój bark, przynajmniej prawy, ma na tyle już wadę, że ścięgno, które przychodzi, ścięgno bicepsa, ma za mało miejsca. Wiesz. I ono gdzieś tam się ociera, ja je katuję i ono powoduje stan zapalny. I ten stan zapalny gdzieś mi nie pozwala do końca zaangażować. To jest taki moment, w którym, wiesz, no, czujesz ten ból i to jest dyskredytujące, wiesz, po prostu. Wiesz. No, zaciskasz zęby, ćwiczysz, ale przy wielkim obciążeniu, wiesz, ten układ nerwowy nie chce funkcjonować, jest bólem. I myślę, że to jest problem na tyle duży, że pewnie operacyjnie byłoby coś tam, pewnie trzeba było, wiesz, oczyścić, wybrać, zrobić większy przelot. Nie wiem, czy chcę. Znaczy ja wychodzę z takiego stanu, ja miałem dużo różnych kontuzji, wiesz, i żadna nie zakończyła się w takim przypadku, że był udział lekarski. One się rozeszły w jakiś tam sposób. Nie wiem, ja je zabiłem, zatłukłem, zagniotłem, nie wiem, co z nim zrobiłem. No, z czasem rozgadzie... może się przyzwyczaiłeś. Tak, z każdym razem, wiesz, rok temu miałem taką sytuację, że dwa lata temu, bo jeszcze przed tym szaleństwem, które grałem na kraj, był zamysł, bo 19 to był start na lidze i liga miała się potem powtórzyć. Ja chciałem tam tą ligę generalnie wyszarpać jeszcze raz na pierwszym miejscu i miałem duże zakusy, jeżeli chodzi o to, bo ja ją tam chyba dwa razy wygrałem, jak dobrze pamiętam, z rzędu. Potem gdzieś tam startowałem poza ligą, później chciałem wrócić, no liga została, tak powiem, odwołana, ale ja byłem przyszykowany do tego startu. Bo na tej lidze. Ja się szykowałem, generalnie myślałem, że to ona tam się gdzieś tam zakulisowo odbędzie, może bez jakichś wielkich fajerwerków, ale odbędzie. No oczywiście no, warunki nie pozwoliły na to, żeby się odbyły, ale mnie zaczęła trafić kontuzja gdzieś tam lewego barku, gdzieś tam klatki pod klucze. Wiesz, robiłem sobie badanie USG, tam powiększona klatka, lekarz mówi zaprzestać, trenować, odpuścić, ja trenowałem samo przeszło. Wiesz.
Więc wychodzę z założenia, że to też kiedyś przejdzie. Albo, wiesz, jakby się zepsuło i się rozerwało, to bym wiedział. Zepsuło się, no tak, no. A takie, wiesz, nękanie, wiesz, bólowe jest irytujące. Więc albo to tak dowalę, że to się urwie, zerwie, ja wtedy będę wiedział, co zrobić, albo to, co po prostu się tam przyzwyczai, albo moja głowa się przyzwyczai. Jedno z dwóch. No, to jest najgorsze. Ciężko mi jakoś z tą pomocą, wiesz, skorzystałem z różnych fizjoterapeutów, wiesz, fizjoterapeuci są dobrzy wtedy, kiedy gdzieś tam ci powięziowo coś boli, wiesz, masz podnaciągane i tak dalej. To jest gdzieś tam mechanicznie, wiesz, w mojej ocenie. I to albo się gdzieś tam coś wyrobi i znajdzie swoje miejsce, albo się porwie i wtedy będę się łatał, nie? No, ja tak samo mam z piszczelem. Pójdę w tendencję wzorka i wiesz, stanę się bambukowym za jakiś czas. Czyli naprawa tego barku, tak? Tak, rehab. Naprawa barku w jakiś tam sposób, nie wiem jeszcze jaki, ale w jakiś bym chciał. I tak, no ja mam pragnienie startu, wiesz. Ja nie startowałem praktycznie przez 2 lata, wiesz, mam głód taki. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to już nie będzie tak efektywne i efektowne jak wcześniej. Ale myślę, że jeszcze taki tam ciężar ładny powinien polegać. W tym roku jeszcze te starty? Chciałbym, wiesz, no to, jeżeli to było zależne 100% ode mnie, to powiem ci, że tak. Ja cały czas mam w głowie, bo ja jestem takim półgwizdka, jak ja to mówię zawsze, wiesz, treningowo, ja nie wchodzę na duże ciężary, ale jestem na takim ciężarze, że generalnie nie jest źle, o tak można powiedzieć. No z bólem, ale gdzieś tam się tym bawię, więc jestem w takim momencie, że jestem w stanie się dosyć szybko uruchomić do tego procesu startowego. To nie jest tak, że ja nie robię nic, leżę, wiesz, bo jest kontuzja. Nie. Czyli cały czas działasz, cały czas ćwiczysz. Mówiłeś, że przyjeżdżają do ciebie wyciskacze, znaczy ludzie, którzy chcą się nauczyć wyciskać. Czy... Nie wyciskacze, wiesz, ludzie, którzy ćwiczą w ogóle na siłowni, którzy chcieliby zrobić coś więcej, a nie wiedzą jak. A czy zajmujesz się prowadzeniem zawodników, czy nie? Kompletnie nie. Wiesz, parę razy podchodzę do tego tematu, to jest za bardzo czasochłonne w moim przypadku. Ja zawodowo jestem związany zupełnie z innym tematem niż sport i ja po prostu nie mam czasu na to. Zabrakłoby, że tak powiem, w połączeniu z treningami, z rodziną, wiesz, to zabrakłoby 24 godzin. No, rozumiem. Kiedyś się bawiłem tam rozpisując, gdzieś normalizując różne czyjeś tam starty, pomagając, ale to jest praca trochę na prawie cały etat. To albo tym, albo czymś innym się zająć. To takie na pół gwizdka, wiesz. Na pół gwizdka to ja nie chcę. Albo się wiesz, przyłożyć konkretnie, albo w ogóle. Tak, nie jestem zwolennikiem, wiesz, wysyłania rozpisek jednej 75 klientom, wiesz. Nie. Albo współpracuję i ten zawodnik ma coś uzyskać, ma przełamać jakieś swoją stagnację i coś zdobyć, albo po prostu się nie bawimy. No to nic. Ja ci życzę oczywiście zdrowia, bo jeżeli to zdrowie będzie, z tym nie, barkiem wszystko ok, no to zrobisz, co masz zrobić, tego już jestem pewien. Mam nadzieję, że się w tym roku zobaczymy gdzieś na zawodach. Też mam taką nadzieję. No i co? Tutaj oczywiście w kontakt będzie do Michała na Facebooka, będzie też fanpage. No i co? Trzymamy kciuki. Ja ci dziękuję oczywiście jeszcze raz za poświęcenie czasu. Również dziękuję za zaproszenie. I powiedziałem, kanał się fajnie rozwija, idzie w dobrą stronę. No, coraz dziękuję. Lepiej, coraz lepiej, coraz więcej widzę tam ciekawych. Sam oglądam z ciekawością, coraz więcej nowych postaci, ciekawych postaci, które faktycznie warto pokazywać, bo ten sport, mimo tego, że on się troszeczkę lepiej pokazuje na arenie, dalej jest jeszcze niszowy. Niby zawodników jest dużo startujących, ale medialnie to jeszcze jest nie to, więc każdy ruch tutaj w stronę promocji, czy do trybowy, czy wyciskania jest na pewno in plus i ty to robisz i ja ze strony wyciskaczy, emerytów bardzo dziękuję. Tak, a tutaj w Polsce mamy bardzo dobrych zawodników na arenie światowej, więc no jak najbardziej trzeba... Jak najbardziej mamy się czym chwalić, nie możemy się wstydzić tutaj. Naprawdę śmiało możemy walczyć na arenie światowej, to z podniesionym czołem do góry i
to nie ma wstydu. Mamy w tej chwili wielu zawodników, młodych zawodników, którzy są bardzo perspektywiczni, jeżeli chodzi o czas, jeżeli nie zmarnują i zrobią to w dobry sposób, to faktycznie mogą być jakiś czas naprawdę w tym czubie światowym, myślę, bez żadnego problemu. Mamy dobrą szkołę generalnie, jeżeli chodzi o sporty siłowe, tak, w szerokim zakresie, czy to trójbojowym, czy to ciężarowym, tak, sztangistów, więc my mamy bazę, żeby pracować, tylko kwestia czasu, myślę, że czasu i nowego pokolenia. Moim gościem był Michał Rudziński. Dzięki i cześć. Dziękuję ślicznie.